Drodzy bracia i siostry, w dniu dzisiejszym z łaski Pana mam przywilej, aby usłużyć wykładem Słowa Bożego. Temat, jaki nasz będzie dzisiaj pod rozwagą i tytuł naszej lekcji, to będzie Życie Wieczne. Podstawą naszych dzisiejszych rozważań mamy zawartą w liście do Rzymian w 6 rozdziale, wierszu 23, gdzie czytamy tak. Zapłata za grzech jest śmierć, ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rzeczywiście, czytając ten wiersz, zauważamy, że karą za grzech jest śmierć. Zasada ta stosuje się nie tylko do człowieka, ale stosuje się do każdej istoty stworzonej moralnie wolnej. Kiedy spojrzymy na cały wszechświat, to Bóg w swoim stworzeniu stworzył rzeczy ożywione i nieożywione. Natomiast wśród rzeczy ożywionych znajdują się istoty, które posiadają osobowość oraz takie, które jej nie posiadają. Osobowość posiadają ludzie, jak i istoty stworzone w procesie stwarzania. Takich cech osobowości nie posiadają niższe istoty od stworzenia, gdyż Bóg nie uposażył je w te prerogatywy. Przez osobowość rozumiemy cechę istoty, dzięki której ona myśli, odczuwa, przejawia wolę, ponieważ osobowość mieści się w intelekcie, uczuciach i woli, albo może takie bardziej znanym stwierdzeniu umyśle, sercu i woli. Właśnie takich ludzi, jak istoty duchowe, nazywamy stworzeniami wolnymi moralnie, ponieważ same za siebie mogą decydować, co robić, jak żyć, jak postępować, jakie zdanie użyć w takiej czy innej rozmowie, kiedy będziemy nawet patrzeć na szczegóły naszego codziennego życia. Bóg stworzył Adama doskonałą istotą wolną moralnie. Udzielił mu prawo do doskonałego życia. Udzielił mu doskonałe człowieczeństwo. Udzielił mu doskonałe prawa ludzkie do jego istnienia, stawiając go w raju Eden, gdzie człowiek mógł żyć wiecznie, a ziemię czynić sobie poddano, gdyż był królem całej ziemi. To wszystko zostało uposażone przez swego Stwórcę. W tym czasie właśnie było założone Królestwo Boże na ziemi, a które było częścią tego Królestwa Bożego był raj Eden na ziemi. Bóg stworzył człowieka jako istotę przygotowaną do wiecznego życia. Stworzenie takiej moralnie wolnej jednostki oznaczało spełnienie pewnych warunków, to znaczy nie mogła ona być maszyną, ponieważ zniszczyłoby to jej wolną wolę. Właśnie Bóg, stwarzając człowieka taką istotą wolną moralnie, która miała wolność w decydowaniu, co obierać i praktykować dla swego dobra w swoim życiu. Istota ta mogła wybrać sprawiedliwość, jeśli tego chciała, a również mogła wybrać grzech, jeśli też tego pragnęła. Bóg, stwarzając takie moralne, wolne jednostki, udzielił im wolnej woli, dzięki czemu przez inteligentną ocenę grzechu w jego istocie i skutkach oraz inteligentną ocenę sprawiedliwości w jej istocie i skutkach, zawsze będą nienawidziły, unikały grzechu, i zawsze będą miłowały i praktykowały sprawiedliwość. Takie cechy udzielił Bóg człowiekowi doskonałemu, kiedy został stworzony w raju. Jednak Adam przez grzech nieposłuszeństwa sprowadził na siebie śmierć, jak również na całe swoje potomstwo, które było zawarte w jego biodrach. Dlatego też my wszyscy, jako jego dzieci, dostaliśmy się pod to przekleństwo śmierci z powodu grzechu naszego ojca Adama. Chociaż zasada podana w tym wierszu, zapłata za grzech jest śmierć, odnosi się do wszystkich istot moralnie wolnych, to jednak w kontekście dalszej części tego wersetu apostoł Paweł stosuje te słowa do człowieka. Zapłata za grzech jest śmierć, ale druga część tego wersetu mówi tak, ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Właśnie w kontekście tego drugiego zdania apostoł przestrzega, że zapłatą za grzech jest śmierć. Bóg w swojej nieskończonej miłości zarządził ewentualne wyzwolenie całego rodzaju ludzkiego z tego przekleństwa i to w zgodzie z jego sprawiedliwością, a co w jednej z poprzednich lekcji żeśmy to rozważali. Właśnie Bóg dał swego jednorodzonego Syna, który z kolei dał samego siebie na okup za wszystkich, a co jest świadectwem czasów Jego. A natomiast piękne
i wspaniałe zapewnienie mamy podane w Księdze Ozeasza, w 13 rozdziale i wierszu 14, gdzie czytamy następujące słowa. Ozeasz, 13 rozdział, wiersz 14 mówi nam tak. Z ręki grobu wybawił ich, od śmierci wykupił ich. O śmierci będę śmiercią Twoją, o grobie będę skażeniem Twoim. Żałość skryta będzie od oczów moich. Rzeczywiście piękne mamy zapewnienie tego, czego dokonał nasz Pan swoim życiem i śmiercią. Korzyści z tego okupu w obecnym czasie stosują się jednak tylko do tych, którzy całkowicie uwierzyli w Jezusa jako swojego Zbawiciela. Natomiast takich wierzących jak dotąd było zaledwie kilkoro, jak określa brat Jolly w swoim artykule, w porównaniu z miliardami rodzaju ludzkiego, którzy do tej pory żyli na ziemi. Jedynie poświęceni wierzący, tak spłodzeni z ducha, jak niespłodzeni z ducha, wychodzą spod potępienia Adamowego, podczas gdy pozostała część ludzkości dalej znajduje się pod pierwotnym potępieniem. Nie będziemy rozważać teraz tych różnic w stosunku do zasługi, embarga, które klasy, jak one podchodzą, jak one mają stosunek do tego, ponieważ nie jest to częścią naszej obecnej lekcji. Jeśli natomiast popatrzymy jeszcze na Izraelitów, którzy nie przyszli do Chrystusa i nie otrzymali usprawiedliwienia z wiary w Niego, oni są jeszcze pod dodatkowym potępieniem, wynikającym z przymierza zakonu, które zostało z nimi zawarte, a gdzie Mojżesz był jedynie pośrednikiem. Ewangelista Jan w 3 rozdziale, wierszu 18, mówi nam takie słowa. Jan, 3 rozdział, wiersz 18. Kto wierzy weń, nie będzie osądzony, ale kto nie wierzy, już jest osądzony, iż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Tutaj właśnie nasz Pan mówi o tym, że kto wierzy w Niego, weń w Jezusa, czyli w Boga i Chrystusa, ma żywot wieczny, ale kto nie wierzy, już jest osądzony. W jaki sposób jest osądzony? Wszyscy jako potomstwo Adama zostaliśmy osądzeni w naszym ojcu Adamie i podlegamy potępieniu w wyniku grzechu naszego ojca Adama. Natomiast kiedy udamy się do listu do Rzymian, 5 rozdział, wiersz 12 i 18, mamy piękne zapewnienie. Rzymian, 5 rozdział, wiersz 12 i 18. Przepraszam, coś mi się źle otworzyło. A przepraszam, 5 rozdział. Rzymian, 5 rozdział, wiersz 12 i 18. Przetoż jako przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. I wiersz 18. Przetoż wtedy jako przez jednego upadek na wszystkich ludzi przyszła wina ku potępieniu, tak też przez jednego usprawiedliwienie na wszystkich ludzi przyszedł dar ku usprawiedliwieniu żywota. Rzeczywiście wielkie błogosławieństwo wynika ze śmierci ofiary naszego Pana. Słudzy Pańscy, podając to tłumaczenie w literaturze prawdy, odnoszą go głównie do spłodzonych z ducha, gdyż oni przez swoje poświęcenie dostąpili zniesienia wyroku śmierci adamowej i stanęli bezpośrednio na próbie do życia. Ale wersety te też pośrednio odnoszą się i także do nas, ponieważ korzystając z tymczasowego usprawiedliwienia, poświęcamy się Bogu, jeśli my w naszej wierności pozostaniemy wierni Bogu w czasie panowania księcia tego świata, to kiedy będziemy zbudzeni z grobu, nikt i nic z nas nie spostrzyma, aby w tych doskonałych warunkach restytucyjnych dochodzić do zupełnej doskonałości pod naszym Panem jako pośrednikiem. Kiedy udamy się do listu do Rzymian, 8 rozdział, cały czas ten list do Rzymian mamy pod rozwagą, 8 rozdział, wiersz 1, to mówi nam tak. Przecież teraz żadnego potępienia nie masz w tym, którzy będąc w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według ducha. Natomiast wiersz 2 mówi nam dalej tak. Albowiem zakon ducha żywota, który jest w Chrystusie, uwolnił mnie od zakonu grzechu i śmierci. Apostoł Paweł zwraca tutaj naszą uwagę na działanie dwóch zakonów. Zakon ducha żywota oraz zakon grzechu i śmierci. My z powodu naszego potępienia w naszym ojcu Adamie znajdowaliśmy się pod zakonem grzechu i śmierci, który nas jako grzeszników skazał na śmierć. Gdy jednak doszliśmy do jedności z Chrystusem,
to pod jego zwierzchnictwem wyzwalamy się całkowicie spod drugiego zakonu i przychodzimy do pierwszego. A wiersz dziewiąty mówi nam tak. Wiersz dziewiąty tego samego rozdziału. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was, a jeśli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego. A więc widzimy, że jedynie ci, którzy przychodzą do harmonii z Bogiem za pośrednictwem naszego Pana i w których zamiast samolubstwa miłość staje się uczuciem rządzącym, to oni otrzymają życie wieczne na tym lub na innym poziomie istnienia. Tak dokładnie podaje brat Jolie. Ale udamy się obecnie, drodzy braterstwo, w dalszym ciągu list do Rzymian, ale szósty rozdział, list do Rzymian, szósty rozdział i przeczytamy sobie wersety od 16 do 23. Oczywiście ja przeczytam je w tłumaczeniu Diaglota, bo takie właśnie tłumaczenie jest podane w literaturze i będę czytał kolejno wiersz za wierszem, dodając różne komentarze. Czytam od wiersza 16. Czy nie wiecie, że komu się stawiacie za niewolników ku posłuszeństwo, tego stajecie się niewolnikami? Komu jesteście posłuszni? Bądź grzechowi ku śmierci, bądź posłuszeństwo ku sprawiedliwości. Ale dzięki Bogu, czy chociaż byliście niewolnikami grzechu, dlaczego? Z powodu odziedziczonej słabości, czyli grzechu, to jednak usłuchaliście z serca sposobu tej nauki, która was wyzwoliła. Czyli usłuchaliśmy Boga, Jezusa, gdyż oni są tą jedyną drogą prowadzącą do życia wiecznego. Wiersz 18. A będąc uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. Wiersz 19. Albowiem jak stawialiście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości. Dlaczego? Ze względu na słabości naszego ciała, czyli grzechu odziedziczonego od Adama. Tak teraz stawiajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Widzimy, do czego jesteśmy zachęcani. Wiersz 20. Bo póki byliście niewolnikami grzechu, byliście wolnymi od sprawiedliwości. Dlaczego byliśmy wolnymi od sprawiedliwości? Bo sprawiedliwość nie była czynnikiem nadrzędnym w naszym życiu. Wiersz 21. Jakież wtedy w tym czasie pożytek mieliście rzeczy, za które się teraz wstydzicie? Bo koniec tych rzeczy jest śmierć. Tak. Brak sprawiedliwości w życiu człowieka prowadzi do śmierci. Wiersz 22 mówi dalej tak. Lecz teraz, będąc uwolnieni od grzechu i zniewoleni Bogu, w jaki sposób? W poświęceniu, przez nasze poświęcenie. Macie pożytek swój w poświęceniu, a koniec żywot wieczny. I podsumowanie tego całego wywodu apostoła mamy zawarty w wierszu 23, który jest podstawą naszej lekcji, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w pomazańcu Jezusie, Panu naszym. A więc widzimy, drodzy braterstwo, jak wspaniałą lekcję udziela nam apostoł Paweł w tym wywodzie na temat życia i śmierci. Kiedy czytamy Pismo Święte, to bardzo dobrze wiemy, że źródłem życia wiecznego jest jedynie Bóg. Chociaż szatan udzielił życia niektórym stworzeniom, tak jak to widzimy z użycia przez niego egipskich czarowników do stworzenia węży z lasek, to muszę zaznaczyć, że były tylko dwie laski zamienione w węże, a nie więcej, jak to niektórzy twierdzą. Czy gdy popatrzymy na odnośnie stworzenia żab w czasie jednej z plag, to szatan jako wykonawca kary śmierci nie może nikomu udzielić życia wiecznego. Tego życia wiecznego może udzielić tylko jedynie Bóg. Bóg już częściowo to uczynił, a co widzimy w zmartwychwstaniu naszego Pana, malutkiego statka, jak i wielkiej kompanii, a w swoim czasie uczyni to w zupełności dla tych, którzy będą nadawać się do życia wiecznego. Nie zapominajmy nigdy, że nasz Bóg, który jest źródłem i jedynym dawcą życia wiecznego, nawet jest dawcą życia wiecznego nawet wtedy, kiedy go udziela za pośrednictwem swego Syna Jezusa Chrystusa. Bóg przez swój plan nie tylko jest źródłem wiecznego życia, ale jest także fontanną i sprawcą i dawcą, ponieważ przewidział je w swoim planie, a ponadto dostarczył takich substancji, których połączenie stanowi duszę, istotę, jako istotę żyjącą, czującą, będącą wrażliwą na odczucia drugich istot, z którymi ma społeczność.
Kiedy popatrzymy na organizm człowieka pod względem cielesnym, jak jest zbudowany, to jak wiele organów w nim się znajduje, które tak doskonale ze sobą współpracują i działają dla zdrowia i życia człowieka. Kiedy spojrzymy na pracę umysłu ludzkiego, jego mądrość, logiczność, uczuciowość, kiedy widzimy jego wspaniałe zalety charakteru, które w tym mózgu mają swoje miejsce i które powodują odpowiednie postępowanie i życie człowieka, to widzimy, jak wielkim stworzeniem jest w naszych oczach człowiek. Naprawdę wielkim stworzeniem jest, który tyle funkcji i życiowych posiada w sobie i różne rzeczy może czynić. Ale kiedy spojrzymy na istoty duchowe, to nasz umysł nie jest w zupełności ich zrozumieć, pojąć budowę ich ciał, sposób ich poruszania, jak i również inne aspekty życia duchowego. Natomiast na temat Boga i Jego istoty mamy wiele podane w Słowie Bożym, że widzimy, iż jakie wspaniałe Bóg posiada cechy Jego istoty, jak i również charakteru, a co mamy podane w Słowie Bożym, czyli w Biblii. On nam dał je tak, że zrozumieć nie tylko z czytania i studiowania Słowa Bożego, ale poszerzył o wiele więcej przez swoich sług, czyli członków gwiezdnych, których używał w czasie wieku Ewangelii. Bóg opracował sposób i środki do otrzymania, jak i utrzymania życia wiecznego. To znaczy, aby Jezus jako Logos stał się Jego przedstawicielem w udzielaniu życia od samego początku wszystkim istotom stworzonym. Tak, Jezus jest tym, który udzielał życia wszystkim istotom stworzonym po Nim. Kiedy człowiek odpadł od tej doskonałości, Bóg dał też Jezusa człowiekowi, aby stał się zasłużoną przyczyną w zaofiarowaniu życia upadłej ludzkości. Bóg również uczynił Jezusa usługującą przyczyną w udzielaniu Go w obecnym czasie wybrańcom za pośrednictwem uświęcenia, oświecenia, usprawiedliwienia, poświęcenia i wyzwolenia, a z czego my obecnie korzystamy. A pod naszym tymczasowym usprawiedliwieniem i poświęceniem. Kiedy w czasie restytucji życie będzie udzielane klasie niewybranej i upadłym pokutującym aniołom, to także Bóg będzie źródłem tego życia, które będzie udzielane za pomocą naszego Pana w Jezusie Chrystusie. W naszych rozważaniach nie będziemy wchodzili, jak Jezus będzie udzielał życia upadłym aniołom, ponieważ literatura prawdy w artykule, o ile dobrze pamiętam, Chrystus i Jego okup wyjaśnia nam tę sprawę. W jaki sposób upadli aniołowie korzystają z okupu. Bóg uczynił dostępność życia wiecznego człowiekowi przy nakładzie największych kosztów ze swojej strony. Gdy popatrzymy na człowieka, oddał swego Syna Jednorodzonego, ukochanego w tym celu, aby poprzez wierność doświadczenia, jakich doznał on w swoim ludzkim życiu, mógł stać się jedyną drogą do uzyskania życia wiecznego. Dlatego mamy za co czcić, wychwalać i uwielbiać Boga, jak i również i Mu służyć w obecnym czasie naszego poświęcenia, jak również w przyszłości, kiedy otrzymamy życie. Jaki jest stosunek Jezusa do udzielania życia? Podczas gdy Bóg jest planującym źródłem wiecznego życia, fontanną i sprawcą, to Jezus jest Jego przedstawicielem, przez którego Bóg Go udziela. Jako boski przedstawiciel był On użyty przez Boga w dziele stworzenia do udzielenia życia wszystkim stworzeniom Bożym w niebie i na ziemi. Pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, wiersz 26, mówi nam tak. Zatem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na wyobrażenie nasze, według podobieństwa naszego, a niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebieskim, i nad zwierzęty, i nad wszystką ziemią, i nad wszystkim płazem płazającym się po ziemi. Wiersz 27. Stworzył tedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoje, na wyobrażenie Boże stworzył go, mężczyznę i niewiastę stworzył je. A zatem widzimy, kiedy tutaj nam mówi uczyńmy człowieka, to oczywiście Bóg mówił to o tym do Jezusa. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, wiersze 1 do 3. Przeczytam to w tłumaczeniu Biblii Poznańskiej. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało,
I ostatnie zdanie, a bez niego nic się nie stało. Właśnie, bez niego, czyli bez kogo? Bez Logosa. A jeśli bez niego nic się nie stało, to także i stworzenie człowieka było jego udziałem, jak to nam potwierdzają te obydwa wersety, i pierwsza Mojżeszowa, i Ewangelia Jana. Tak jak w pierwotnym stworzeniu człowieka nasz Pan był boskim przedstawicielem w udzielaniu mu życia, to także On jest przedstawicielem Bożym w dziele odkupienia człowieka, a na co wiemy, że sobie słusznie zasłużył i będzie udzielać tego życia wiecznego ludzkości. Jeśli my sobie zasłużymy na ten przywilej, zostaniemy uczyni... Przepraszam, Jezus zasłużywszy sobie na ten przywilej, został uczyniony przez Boga przedstawicielem usługującym albo udzielającym życia obecnie wybrańcom, a potem klasie niewybranym, którzy przez to dzieło nauczania, usprawiedliwienia, poświęcenia i wyzwolenia dojdą do doskonałości. Popatrzmy, jakie błogosławieństwo, jak to podaje nam Księga Izajasza. 25 rozdział, Izajasz 25 rozdział, wiersz 8. Połknie śmierć w zwycięstwie, a Pan panujący otrze łzy z każdego oblicza i pohańbienie ludu swego odejmie ze wszystkiej ziemi, bo mówi Pan. Natomiast apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale i wierszy, pierwszy list do Koryntian, w pierwszym rozdziale wierszu 30 mówi nam tak. Lecz z Niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który się nam stał mądrością od Boga, sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. A natomiast list do Rzymian, 5 rozdział, wiersz 21 mówi nam dalej tak. Aby jako grzech królował ku śmierci, tak też aby łaska królowała przez sprawiedliwość ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. A zatem widzimy, drodzy braterstwo, jak wersety Pisma Świętego nam mówią o tym, że życie będzie dane w jakiś sposób i dzięki właśnie dobroci Boga i Chrystusa życie wieczne jest dostępne tak dla wybrańców, jak i dla klas niewybranych. Obecnie zastanowimy się nad procesem udzielania życia wiecznego. Życie wieczne wytwarza się za pośrednictwem długotrwałego procesu. Ono najpierw jest dawane w sposób tymczasowy pierwotnym stworzeniom, wolnym moralnie istot, tak ludzkich, jak i duchowych. Bóg właśnie zaoferował życie w sposób tymczasowy Logosowi w czasie jego stworzenia. Ono się stało jego własnością dopiero wtedy, gdy okazał się wierny w tym zakresie, co Bóg wymagał od niego. On na pewno otrzymał je jako stałą własność przed jego karnacją, jak mówi o tym brat Jolie. Aniołowie, którzy zostali stworzeni przez Logosa, oni także otrzymali życie w sposób tymczasowy, ale przez wierne zniesienie prób zesłanych na nich przed potopem, to także otrzymali życie wieczne w sposób stały. Na pewno stało się to przed karnacją naszego Pana, ponieważ na podstawie Łukasza, 20 rozdział, wiersz 36, możemy wnosić, że na początku wieku Ewangelii ono już było ich własnością. 20 rozdział, wiersz 36 mówi nam tak. Albowiem umierać więcej nie będą mogli ludzie. Dlaczego? Bo będą równie aniołom, będąc synami Bożymi, gdyż są synami zmartwychwstania. Nasz Pan, podając te słowa, nie przyrównywałby ludzi, którzy odejdą w przyszłości do doskonałości, do istot nieposiadających życia wiecznego w sposób stały. A więc porównał właśnie do istot, które to życie wieczne w sposób stały już otrzymały. A zatem nasz Pan i aniołowie wieku Ewangelii byli synami Bożymi i właśnie przed karnacją naszego Pana, jak podaje brat Joli, na pewno oni otrzymali to życie wieczne w sposób stały, ale natomiast upadli aniołowie tego życia wiecznego w sposób stały nie otrzymali, ale jak wiemy to, co pisze apostoł Piotr w trzecim liście, w trzecim rozdziale pierwszego swego listu, oni zostali zachowani nad sąd pod chmurą. Patrząc zatem na człowieka, możemy powiedzieć, że życie wieczne jest wynikiem twórczego procesu dokonanego przez Boga za pośrednictwem Chrystusa. To jest prawda w odniesieniu do tymczasowego życia, jak i również w odniesieniu do stałego życia wiecznego.
Stworzenie przez Boga istot wolnych moralnie na różnych poziomach istnienia jest aktem miłości bezinteresownej, a nie miłości bezobowiązkowej. Miłość bezinteresowna jest podstawą udzielania tego życia istotom wolnym moralnie na jakimkolwiek poziomie, gdyż istnienie Boga nie jest w jakikolwiek sposób uzależnione od udzielania życia innym nowym istotom. Bóg posiada życie sam w sobie i może go udzielać innym istotom, jak tylko zechce, jak zgodnie ze swoją wolą. Każde życie udzielone takim istotom jest na pewnych warunkach, o czym za chwilę będziemy mówić. Bóg udzielił życia wiecznego w sposób tymczasowy wszystkim stworzonym wolnym moralnie istotom, tak duchowym, jak i ludzkim. Uczynił to przez naszego Pana. I również te istoty otrzymały dar, możliwość otrzymania życia wiecznego, nie bezwarunkowo, ale warunkowo i zależnie od ich posłuszeństwa prawu, pod które zostali poddani. I popatrzmy. Aniołowie byli poddani prawu obowiązkowej i bezinteresownej miłości. Im powiedziano, że będą mogli się cieszyć życiem wiecznym, jeśli będą posłuszni temu prawu. A jeśli staną się nieposłuszni, to ostatecznie je stracą. Rodzaj ludzki pod prawem obowiązkowej miłości otrzymał w Adamie i Ewie życie wieczne w sposób tymczasowy i będzie je posiadał tak długo, jak będzie posłuszny. Ale jeśli stanie się nieposłuszny, to straci. Podobnie było w przyprowadzaniu do egzystencji nowych stworzeń. Bóg dał im w sposób tymczasowy prawo do życia wiecznego jako istotom duchowym na warunku posłuszeństwa prawu obowiązkowej i bezinteresownej miłości. A gdyby się stali nieposłuszni, to prawo by stracili. W tysiącleciu Bóg również udzielił w sposób tymczasowy starożytnym i młodocianym godnym prawa do życia wiecznego jako ludziom na warunku posłuszeństwa. A jeśli nie będą posłuszni, to stracą je. Natomiast jeśli będą posłuszni, to prawo to stanie się ich własnością. I ciekawa sprawa, w ożywionym usprawiedliwieniu u tych, którzy stali się nowymi stworzeniami, Bóg na stałe dał ich człowieczeństwu prawo do życia wiecznego. Poprzez ożywienie ich usprawiedliwienia oni zostali uznani jako ludzie żyjący w 8. tysiącleciu, gdzie wyrok śmierci Adamowej jest zniesiony z człowieka, a przez to stali na próbie do życia lub śmierci jako nowe stworzenia. A zatem widzimy, że człowieczeństwo nowych stworzeń w wyniku poświęcenia otrzymało prawo do życia ludzkiego w sposób stały, a co przez swój akt poświęcenia złożyli w ofierze na ołtarzu miedzianym i stanęli na próbie do życia jako nowe stworzenia, którzy w sposób tymczasowy otrzymali prawo do życia duchowego poprzez spłodzenie z ducha. Kiedy po tysiącleciu, w małym okresie, starożytni i młodocianogodni otrzymają życie ludzkie na własność i w sposób stały, to wówczas także zostaną spłodzeni z ducha i tak samo jak Kościół wieku Ewangelii otrzymają tymczasowe prawo do życia duchowego, które to prawo zostanie im udzielone w czasie ich spłodzenia z ducha. Natomiast kiedy popatrzymy na ludzkość w czasie tysiąclecia, Chrystus będzie stopniowo udzielał rodzajowi ludzkiemu praw życiowych w miarę, jak będą stawali się posłuszni, a przy końcu te prawa staną się ich własnością w zupełności. Ludzkość w czasie tysiąclecia będzie posiadała prawo do tymczasowego życia wiecznego, które stanie się jej własnością dopiero przy końcu małego okresu, czyli po małym okresie, kiedy okażą wierne posłuszeństwo wśród prób, jakie będą musieli przejść w tym małym okresie. Natomiast niewierni utracą swoje tymczasowe prawo do życia wiecznego i z nim związane prawa życiowe. A więc widzimy, drodzy braterstwo, z naszych rozważań, że tymczasowe prawo do życia wiecznego na różnych poziomach istnienia dane jest przez Boga jedynie jako łaskawy dar wynikający z miłości bezinteresownej. Natomiast ustalone prawo do życia wiecznego jako własność na jakimkolwiek z tych poziomów będzie im dane wtedy, kiedy wypełnią warunki do otrzymania tego życia. Tutaj musimy jeszcze zwrócić uwagę na jedną sprawę, że posiadanie życia wiecznego na własność nie jest
prerogatywą tylko życia nieśmiertelnego, gdyż takie poglądy mają niektórzy spośród ludu Bożego. Ale posiadanie życia wiecznego na własność jest prerogatywą życia na jakimkolwiek poziomie. Gdyż po przejściu prób i doświadczeń, jakie przejdzie ludzkość, czy upadli aniołowie, którzy zreformują się, oni już nigdy tego życia nie stracą. Jeśli Bóg udziela życie w sposób tymczasowy, jako dar dla istoty wolnej moralnie, to tak samo istoty wolne moralnie otrzymają życie wieczne w sposób stały, na tym poziomie, do jakiego zostały, jako otrzymały swoją nagrodę. I teraz, drodzy braterstwo, nie wiedząc o tym, jakie błędy zostały głoszone, przejdziemy do rozważenia tych poglądów, ponieważ one są bardzo ważną sprawą. Ja, przygotowując ten wykład, nie wiedziałem, że takie poglądy są, a które później się okazały, dlatego je umieszczam w naszych rozważaniach. Jest to bardzo ważne. Kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy czytamy Księgę Izajasza, 65 rozdział, wiersz 20, odczytamy ten werset. Izajasz 65 rozdział, werset 20, mamy tam napisane tak. Nie będzie tam więcej nikogo w wieku dziecinnym, ani starca, który by nie dopełnił dni swoich. Bo dziecię we 100 latach umrze, ale grzesznik, choćby miał i 100 lat, przeklęty będzie. Myśli związane z tym wersetem były podawane niejednokrotnie, kiedy już się spotkałem wcześniej, ale nie wiedziałem, że one doszły do takiego stopnia, że dzisiaj one są podawane przez braci pomiędzy ludem Bożym. To, co podają nam słudzy pańscy, to pisze wyraźnie, że człowiek będzie miał 100-letnią próbę. I wiemy, że każdy człowiek zbudzony w tym czasie otrzyma pierwsze 100 lat próby, aby mógł wykazać, czy całym sercem i duszą przyjmuje warunki Królestwa Bożego, które są zakładane tutaj na ziemi. A wiemy na pewno, że wszyscy w pierwszej chwili taki krok uczynią, ponieważ apostoł Paweł w liście do Filipensów w 2 rozdziale, a w wierszu 10 mówi nam tak, aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłaniało tych, którzy są na niebie i tych, którzy są na ziemi i tych, którzy są pod ziemią. A więc tutaj nam opisuje dokładnie, jaka będzie reakcja człowieka, kiedy będzie zbudzony z grobu, że zobaczy, że umierał, był chory, a został z powrotem przywrócony do życia. Od wielu lat słyszałem w niektórych wykładach, jak i również w prywatnych rozmowach, takie poglądy, że ludzie będą mieć co 100 lat swoją próbę. Kiedy będą zbudzeni z grobu, przejdą pierwsze 100 lat, potem drugie 100 lat i znów też tak samo będą wytracani ci, którzy nie będą posłuszni. Właśnie ten problem znów ostatnio został poruszony, a czego nie wiedziałem, o czym się dopiero później dowiedziałem. Podstawa do tego, która była używana, to jest Psalm 101 i wiersz 8, który mówi tak, co poranek tracić będę wszystkich niezbożnych na ziemi, abym tak wykorzenił z miasta pańskiego wszystkich, którzy czynią nieprawość. Nigdzie nie mamy podanego wyjaśnienia tego wierszu dokładnie, ale właśnie używany jest jako podstawa, że co 100 lat w tysiącleciu będą ludzie wytracani. Jednak nigdzie takiej myśli nie spotkaliśmy w literaturze, ponieważ inni bracia też tak samo patrzyli i szukali, ale takich myśli nie ma podane wcale w literaturze. Tysiąclecie, drodzy braterstwo, nie ma wiele poranków, kiedy popatrzymy na wiek tysiąclecia. Ono ma jeden poranek, który jest na początku tysiąclecia, a potem mamy cały czas tysiąclecie. I w związku z tym podam parę dowodów, które podają, jak należy te myśli, które są podane w Księdze Izajasza, w 65 rozdziale i w wierszu 20, jak je należy rozumieć. Udamy się najpierw do tomu paruzyjnego pierwszego, strona 241. I tam brat Russell pisze tak. Niektórzy spośród ludu będą jednak wytraceni. Po pierwsze, wszyscy, którzy mając pełnię światła i możliwości, przez 100 lat nie będą chcieli uczynić postępu w kierunku sprawiedliwości i doskonałości. Po drugie, ci wszyscy, którzy uczyniwszy postęp w kierunku doskonałości, w ostatecznej próbie przy końcu tysiąclecia okażą się niewierni.
A więc tutaj brat Russell wymienia wyraźnie dwie klasy. Pierwsza klasa, ci, którzy mając pełnię światła i możliwości, przez 100 lat nie uczynią postępu w kierunku sprawiedliwości i doskonałości. A druga klasa, którzy uczynią postęp w kierunku doskonałości, ale przy końcu to tysiąclecia okażą się niewierny. W dalszym ciągu tom pierwszy, strona 144. 100 lat będzie okresem porównywalnym z dzieciństwem. O tym dniu napisano, jako mały chłopiec będzie ten, który umrze mając 100 lat, a jako grzesznik będzie przeklęty, ten umiera mając 100 lat. Izajasz 65:20, tłumaczenie Lessera. I brat Russell pisze dalej tak, a zatem każdy będzie miał przynajmniej 100 lat próby, a jeśli nie będzie się upierał, by nie czynić postępu, jego próba przeciągnie się przez cały dzień Chrystusowy, osiągając punkt szczytowy dopiero przy jego końcu. A więc widzimy tutaj drugi urywek z pierwszego tomu, brat Russell mówi wyraźnie, że każdy będzie miał przynajmniej 100 lat próby, a jeśli nie będzie wierny, jeśli będzie okazywał tylko zewnętrzne posłuszeństwo, to jego próba przeciągnie się do końca tysiąclecia. Następny fragment z piątego tomu paruzyjnego, strona 478. Tożsamość jednostki zostanie zachowana, gdyż każdy zostanie wzbudzony dokładnie w takim samym stanie, w jakim umarł. Wszystkie etapy przezwyciężania grzechu i słabości obecnego czasu będą dla tej osoby bardzo cennymi lekcjami, jeżeli chodzi o grzech i korzyści płynące ze sprawiedliwości. W ten sposób, krok po kroku, wielki Odkupiciel podniesie do doskonałości ludzkość postępującą ku tej doskonałości proporcjonalnie do swojego pragnienia. Ci, którzy nie uczynią żadnego postępu pomimo danej im znajomości i możliwości, w wieku 100 lat zostaną wygładzeni z krainy żyjących przez wtórą śmierć, bez nadziei przyszłego przywrócenia czy szans. Mając bowiem tę szansę w swoich rękach i przyszedłszy do stosunkowo znacznego poznania zła i dobra, podeptali łaskę Bożą w Chrystusie, zaniedbując naukę wielkiego proroka i nie postępowali świętą drogą. Izajasz 65:20. Niemniej jednak, jak wskazuje prorok, umierając w wieku 100 lat, osoby te mogą być uważane za dzieci, ponieważ wszyscy, którzy uczynią jakikolwiek postęp, będą żyli co najmniej do końca wieku tysiąclecia. A więc tutaj brat Russell pisze wyraźnie, ponieważ wszyscy, którzy uczynią jakikolwiek postęp, czyli w pierwszym stulecie przeżyją, będą żyli co najmniej do końca wieku tysiąclecia. Tu znów nic nie mamy podane o jakichś następnych 100 latach. Najszerszy dowód podaje brat Jolly w Teraźniejszej Prawdzie w 61 roku na stronie 20. I przeczytam tą całą część, ponieważ on bardzo wyraźnie to mówi, tłumacząc jednocześnie Izajasz 65:20. Jednym z wersetów, gdzie zaznaczono te różnice, jest Izajasz 65:20. Mówiąc o Izajasza 65:17-25 o warunkach, które nastąpią po tysiącleciu, Jehowa wskazuje w wierszu 20 na dwie klasy, jakie przestaną wówczas istnieć. Zauważmy, dwie klasy w tysiącleciu, nazywając je przedstawicieli pierwszej ludźmi wieku dziecięcym, a drugiej starcami, którzy nie dopełnili dni swoich dobrymi czynami. Zacytujemy i podamy w nawiasach objaśnienie tego wersetu. Nie będzie tam więcej, przestaną istnieć, nikogo w wieku dziecinnym. Później w tym samym wierszu Jehowa nazywa każdego należącego do tej klasy dziecięciem, które umiera obarczone jako stuletni grzesznik. Ani starca, który by nie dopełnił w tysiącleciu dni swoich dobrymi uczynkami. Bo dziecię we 100 latach umrze, ale grzesznik choćby miał i 100 lat, przeklęty będzie, ponieważ nie okazał nawet powierzchownej poprawy. Na tej zasadzie wnosimy, że dziecięciem są ci, którzy podczas tysiąclecia kategorycznie odmówią choćby tylko zewnętrznego posłuszeństwa wobec ustroju królestwa. Będą między nimi niezawodnie wielu uczonych w piśmie i faryzuszy ze żniw wieku żydowskiego, wieku Ewangelii.
ci przez swe grzechy, a głównie przez grzech przeciwko boskiej prawdzie, ulegli takiemu upadkowi moralnemu, że niejednego z nich nie zdołają nawrócić nawet warunki i ustrój tysiąclecia. Starzec, który nie dopełnił dni tysiąclecia dobrymi uczynkami, to ci, którzy z końcem tysiąclecia w małym okresie uznani zostaną za niegodnych dostąpienia życia wiecznego i będą wytraceni we wtórej śmierci. Obie te klasy przestaną istnieć po tysiącleciu. Zauważmy, obie te klasy, czyli stuletnie i starzec. Wnosimy z tego, że każdemu przysługiwać będzie okres co najmniej stuletni, w którym będzie miał sposobność poprawy. Wszyscy odrzucający możliwość nawet powierzchownej poprawy umrą z końcem stuletniej próby, a tym sposobem ich próba uzyskania życia wiecznego zakończy się kompletnym niepowodzeniem. Dalsza próba byłaby dla nich zbędną z powodu ich niepoprawności. Wnosimy dalej, że ci, którzy się poprawią, lecz tylko powierzchownie, nie kładąc serca w dobre uczynki, które powinni spełniać, będą żyli przez przeciąg tysiąca lat. To brat Jolly bardzo jasno to mówi. Lecz jako starcy pozbawieni cech charakteru miłych przed Bogiem, popadną w małym okresie w grzech i zostaną wytraceni. Pamiętając o tych dwóch klasach, lepiej zrozumiemy próbę tysiąclecia. Drodzy braterstwo, myślę, że tych kilka dowodów jest wystarczających na to, że nie będą ludzie wytracani co 100 lat, jak obecnie to niektórzy twierdzą, ale każda grupa ludzi, która będzie zbudzona z grobu, będzie miała swoje pierwsze 100 lat, aby wykazać, że mogą lub nie mogą prowadzić procesu restytucyjnego w swoim życiu. A kiedy okażą poprawę w ciągu 100 lat, to pozostaną już do końca tysiąclecia w ziemi, na ziemi i dopiero próba małego okresu wykaże niewierność tych, którzy będą tylko hipokrytami. Właśnie dzięki tym wielu rozmowom, które w tej sprawie miałem możliwość porozmawiać, zrozumiałem, co jest przyczyną takiego poglądu. Otóż zgubili oni jedną z ważnych nauk Słowa Bożego, a którą mamy podaną w psalmie 2 rozdziale, wierszu 9. Psalm 2 rozdział, wiersz 9 mówi nam tak. Potrzesz ich laską żelazną, a jako naczynia z duńskiej pokruszysz ich. I dzisiaj rano mimo woli znalazłem w pierwszym tomie na stronie 302 o tym żelaznym prawie, które będzie w tysiącleciu panować. I wziąłem taki cytat jeden. Jedyną wolnością darowaną wszystkim będzie prawdziwa i chwalebna wolność synów Bożych. Wolność czynienia dobrze w każdy możliwy sposób sobie i innym. Ale w całym świętym królestwie nie będzie wolno czynić niczego, co mogłoby spowodować krzywdę lub zniszczenie w stosunku do drugich ludzi oczywiście. Celem działania łaski żelaznej laski w tysiącleciu w czasie restytucji będzie zapobieganie jakiemukolwiek złu, aby powstało, działało lub szkodziło człowiekowi w tym czasie. Pierwszy okres działania żelaznej laski przechodzimy w obecnym czasie. Jest to czas wtórnej obecności naszego Pana, która powoduje wiązanie szatana przez 4 fazy ucisku, o czym w niedzielę była mowa. Drugi czas działania łaski żelaznej w czasie pierwszego stulecia względem zbudzonych z grobu będzie polegało na udzielaniu pomocy tym ludziom, którzy będą wychodzić z grobu, aby mogli uczynić jakikolwiek postęp i reformę w swoim charakterze i postępowaniu, aby mogli wejść w dalszy proces doskonalenia aż do końca tysiąclecia. Trzeci okres działania będzie po tym stuleciu, gdzie laska żelazna po pierwszym stuleciu będzie polegała na zapobieganiu jakiegokolwiek szkodzeniu człowiekowi, który będzie dochodził do doskonałości. Ludzie niedoskonali powstający z grobu będą posiadać swoje słabości, przyzwyczajenia, naleciałości, które powstały w wyniku grzechu. I dlatego właśnie laska żelazna będzie zapobiegać czemukolwiek, co takie mogłoby być uczynione. Izajasz 11 rozdział, wiersz 9 mówi nam tak. Nie będą szkodzić ani zabijać na wszystkiej górze mojej świętej, bo ziemia będzie napełniona znajomością pańską, tak jako morze wodami napełnione jest. I właśnie ci, co głoszą o wygładzeniu ludzi co 100 lat,
po ich zbudzeniu właśnie zgubili tą naukę o żelaznej lasce, która przecież nie pozwoli nikomu w jakikolwiek sposób popełniać czyny nie tylko szkodzące drugim ludziom, a nawet nie pozwoli popełniać czynów, które byłyby godne wtórej śmierci. Wtedy ludzie będą postępować według widzenia, a ich wiara będzie potwierdzeniem ich dochodzenia do doskonałości. A co cudzy pańscy bardzo wyraźnie nam to podają. Przecież jakikolwiek zły czyn, zamiar lub cokolwiek złego, kto będziekolwiek chciał uczynić z tych ludzi, którzy już przeszli stuletnią próbę, ono będzie powstrzymane. To jak można twierdzić, że po 100 latach ci, którzy zasłużą na wtórą śmierć, będą usunięci? Oni, czyniąc jakikolwiek czyn godny wtórej śmierci, musieliby w tym momencie szkodzić drugim. A Izajasz pisze wyraźnie, nie będą szkodzić ani zabijać na wszystkiej górze mojej świętej. I drodzy braterstwo, w swym twierdzeniu głoszę dokładnie ten sam błąd, jaki był głoszony zaraz po śmierci brata Hedmana, gdzie głoszono, że w latach 1878 do 1881 byli członkowie klasy utracuszy koron pozostający w malutkim statku, a dopiero w 1881 roku wszyscy naraz zostali usunięci, bo w latach 78 do 81 nie było spłodzenia. I ten sam błąd jest powielany teraz tutaj, że będą jednostki, które będą czynić rzeczy godne wtórej śmierci, będą trzymani do końca stulecia i dopiero po 100 latach będą umierać. Czy Bóg by zakładał takie królestwo, gdzie żyliby ludzie szkodzący drugim ludziom? Na pewno nie. I mało z tego, twierdzą, że na podstawie psalmu 101,8, że będzie to tak co 100 lat. Tam w psalmie 101,8 mówi co poranku, to się odnosi do poranku, zmarszczenia, zbudzenia z grobu każdej jednostki i każdej grupy ludzi. Jeżeli przykładowo w 2030 roku ludzie będą zbudzeni, ja nie mówię, że będą zbudzeni, tylko przykładowo podaję. Druga grupa ludzi będzie zbudzona w 2050 roku, to ci, co będą żyć, będą zbudzeni w 2030 roku, będą mieć pierwsze swoje 100 lat w 2130 roku. Druga grupa będzie ludzi mieć w 2050 roku zbudzeni, będą mieć swoje 100 lat w 2150 roku. I to możemy powiedzieć, że co poranku, czyli każda grupa ludzi, gdy będzie zbudzona z grobu, oni będą przechodzić te właśnie doświadczenia, aby być przystosowanym do reformy i życia do końca tysiąclecia. Myślę, że te wyjaśnienia są jasne. Jeśli będą jakieś problemy, to będę wdzięczny też za pytania. Przeglądałem literaturę i wszyscy słudzy, począwszy od brata Russella aż do brata Hedmana, podają dwie klasy wtórej śmierci w tysiącleciu. Pierwsza klasa, ci, którzy umrą w 100 latach, i druga klasa, ci, którzy umrą jako hipokryci, którzy nie dopełnili dni swoich dobrymi uczynkami. Spojrzymy jeszcze na jeden problem, który jest w nominalnym kościele. Konieczność życia wiecznego. Konieczność życia wiecznego nie jest przymusem względem Boga, który stworzył nieśmiertelną duszę i z tego powodu człowiek musi żyć, a Bóg nie może jej unicestwić. I do tego musi żyć w wiecznej szczęśliwości lub w wiecznym piekle. To są poglądy nominalnych systemów. To jest, drodzy braterstwo, pogląd pogański, który został wprowadzony do chrześcijaństwa. A ponadto, drodzy braterstwo, nie ma żadnego poparcia w Słowie Bożym. Ani ludzie, ani jakiekolwiek istoty stworzone w procesie boskiego stwarzania nie posiadają wrodzonej natury, na mocy której muszą oni żyć bez względu na ich cnoty czy grzech. Takie poglądy nie podtrzymuje wcale nigdzie Pismo Święte, ani rozum, ani fakty, gdyż autorem tych poglądów jest niestety przeciwnik. Jedynie Bóg posiada wrodzoną naturę, a której też udzielił naszemu Panu i klasie malutkiego statka. Klasa wielkiej kompanii już nie posiada życia samej sobie, czyli nie ma wrodzonej natury. To oznacza, że w boskim porządku, gdzie moralne prawo kontroluje życiem i śmiercią, jego prawo jest tym czynnikiem, które pobudza Boga do udzielania życia wiecznego w sposób stały wszystkim istotom, które w odpowiednich próbach okażą swoją wierność,
oraz okażą swoje zadowolenie z warunków życia i w jakim żyją. Pod względem fizycznym dla Boga jest możliwe przedłużenie życia, przedłużenie życia wiecznie w grzesznych istotach. Najlepszym dowodem mamy to, że gdy Adam i Ewa byli w raju, kiedy stali się nieposłuszni, to zostali wygnani z raju. Dlaczego? Bo gdyby tam pozostali, spożywając owoce z drzew podtrzymujących życie, będąc grzesznymi, mogliby żyć wiecznie. Tam były doskonałe warunki do życia. Innym przykładem są też upadli aniołowie, którzy pomimo zgrzeszenia i złych charakterów, jakie osiągnęli, ich ciała nie uległy żadnej fizycznej degradacji, a która doprowadziłaby ich do śmierci, jak to jest w przypadku człowieka. Jednak, drodzy braterstwo, pod względem moralnym jest rzeczą niemożliwą dla Boga przedłużać życie wieczne dla istot złych, gdyż w moralnym porządku rzeczy prawo życia i śmierci musi górować, a co przekłada się to na życie dla posłusznych, a śmierć dla nieposłusznych. A jeśli Bóg, który pod względem moralnym jest ideałem dla nas, wskazuje nam wymogi moralne, jakie musimy spełnić, aby móc otrzymać życie wieczne, to jak Bóg, pozostając w zgodzie ze swoją moralnością, mógłby podtrzymywać życie niedoskonałe, bez radości dla innych doskonałych istot? Takie myśli podaje brat Jolly w swoim artykule. Czy takie postępowanie nie byłoby pogwałceniem praw sprawiedliwości Boga, a które są podstawą Jego tronu? Jak czułyby się istoty, które wypełniły wymogi do uzyskania życia wiecznego, widząc istoty niedoskonałe, które też żyłyby wiecznie, ale bez wypełnienia tych warunków moralnych? Czy nie byłoby to pogwałceniem boskich praw nam wystawionych do osiągnięcia życia wiecznego? Czy podtrzymywanie życia niedoskonałych istot nie byłoby wiecznym cierpieniem dla tych, którzy uzyskaliby zupełną doskonałość, widząc taką niesprawiedliwość? A zatem, drodzy braterstwo, z moralnego punktu widzenia Bóg nie mógłby tego uczynić, pozostając jednocześnie w zgodzie ze swoim charakterem, zawierającym doskonałą mądrość, moc, sprawiedliwość i miłość. Wynika z tego, że ci, którzy zdobędą ustalone prawo do życia wiecznego, będą cieszyć się tym prawem w doskonałej szczęśliwości, z doskonałymi władzami, otoczeniem stosownym do ich poziomu istnienia. Oczywiście ci, co są w boskiej naturze, będą mieć swoje prawa, w duchowej swoje, a na ziemi swoje. Gdyby Bóg nie sprawił im doskonałego szczęścia, ale dozwolił im żyć w warunkach niedoskonałych, choćby tylko o jeden promil niższy od doskonałości, to wtedy by skazałby ich na wieczne męki, aczkolwiek one byłyby o wiele łagodniejsze. Drodzy braterstwo, doskonały charakter Boga nie dozwoli na taki stan rzeczy, aby to, co jest niedoskonałe, mogło żyć wiecznie. Moralne prawo Boga na to nigdy nie pozwoli, a wiemy, że to zapewnia nam Jego sprawiedliwość. Popatrzmy, Psalm 16, rozdział, wiersz 11, mówi nam o tej radości. Psalm 16, rozdział, wiersz 11, mówi nam tak. Oznajmisz mi drogę żywota. Obfitość wesela jest przed obliczem Twoim. Rozkoszy po prawicy Twojej aż na wieki. Mam jeszcze jeden werset z psalmu, nie wiem, pisze. Będę śpiewał Panu, że mi dał wiele dobrego. W jakimś innym to tłumaczeniu musiałem zapisać ten werset, teraz nie pamiętam gdzie. Ale taka myśl jest podana. Przejdziemy jeszcze do czytania Izajasza, 12 rozdziału. Księga Izajasza, 12 rozdział, który jest pięknym rozdziałem. Przeczytam je w tłumaczeniu Biblii Warszawsko-Praskiej. Ty zaś powiesz w owym dniu, 12 rozdział Księgi Izajasza, ty zaś powiesz w owym dniu, składam Ci dzięki, o Panie, bo wprawdzie gniewałeś się kiedyś na mnie, lecz uśmierzyłeś Twój gniew i zesłałeś mi pociechę. Oto Bóg jest moim zbawieniem, Jemu zaufałem, nie lękam się niczego. Pan jest bowiem moją siłą i pieśnią, On stał się wybawieniem moim. A wy, pełni radości, czerpać będziecie wody, samych źródeł zbawienia. I będziecie mówić w owym dniu, chwalcie Pana, wykrzykujcie Jego imię, ogłaszajcie ludowi Jego wielkie dzieła, przypominajcie, jak wspaniałe jest Jego imię.
Śpiewajcie na cześć Pana, bo uczynił cuda. Niech sława o Nim idzie po całej ziemi. Cieszcie się i radujcie, mieszkańcy Syonu, bo wielki stanął wśród was święty Izraela. A więc właśnie tej radości już dzisiaj zażywamy, drodzy braterstwo, kiedy nasze serca są przyłożone do prawdy, która nam pomagała tak obficie w czasie teraźniejszego wieku złego. Ona raduje nasze serca, ona nam dodaje siły w różnych doświadczeniach, które w obecnym czasie przechodzimy. A przede wszystkim daje nam społeczność z najwyższym istotą wszechświata, Bogiem. Właśnie tej radości też będziemy zażywać w czasie restytucji, kiedy będziemy pracowali nad swoim charakterem, a który będzie jednym z podstawowych warunków otrzymania życia wiecznego. A po restytucji i po otrzymaniu życia wiecznego w sposób stały, wieczna radość zapanuje na ziemi, jak i w sercach całej ludzkości doprowadzonej do doskonałości. Nie będę się odnosił do innych radości, które inne klasy posiadają, ale odniosę się tylko jedynie do klasy restytucyjnej. A więc kiedy w czasie restytucji dojdziemy do zupełnej doskonałości, to wieczna radość stanie się naszym udziałem wraz z całą klasą restytucyjną. Będziemy w doskonałej harmonii z Bogiem, z Chrystusem oraz z sobą i z całą klasą restytucyjną. Żaden grzech, błąd, przekleństwo nigdy nie zniszczy nas ani całej rajskiej ziemi, która będzie żyć w Bogiej radości. Nasze panowanie nad ziemią, nad jej życiem zwierzęcym, nad prawami natury będzie doskonałe. Będziemy wiecznie rozszerzać swój zasób wiedzy we wszystkich kierunkach, realizując nowe wynalazki, rozwijając sztuki w doskonałości. Co się tyczy praw natury, to w naszym używaniu osiągniemy o wiele większe cuda niż większość cudów biblijnych, które mamy opisane w Słowie Bożym. Wśród doskonałego raju nasza najwyższa miłość do Boga i Chrystusa oraz równa miłość wzajemna do siebie ze wszystkimi, ona sprawi, że ziemia stanie się niebem dla całego rodzaju ludzkiego. Będziemy tak szczęśliwi, jak tylko doskonali ludzie mogą żyć i to bez żadnej chmury zaciemniającej naszej jakiejkolwiek radości. A jeśli w wyniku naszej wierności staniemy się zwycięzcami w klasie królowej Saby, bo taki przywilej możemy uzyskać, jest to boską łaską, to jeszcze otrzymamy wielki przywilej przewodzenia całej ludzkości tutaj na ziemi, po wieczne czasy. Będzie to wspaniała nagroda za nasze poświęcenie w obecnym czasie. Tak, drodzy braterstwo, wielkiej radości doznamy, ale kiedy osiągniemy ten żywot wieczny, który nam jest obiecany, a gdy go otrzymamy na własność w sposób stały, to oczywiście nikt i nic nam tego nie odbierze. Dlatego niechaj wieczna radość życia wiecznego będzie udziałem was wszystkich, jak i moim, czego tak wam, drodzy braterstwo, jak i sobie życzę. Amen.